Siemanko, ja jestem Lucek, a dzisiaj pokażę wam, jak dobrze radzić sobie na trasie Country Club, jak ją możliwie najszybciej przejechać i w ogóle. Także zaczynajmy. Ja mam Lamborghini Aventador. Jest to samochód dość trudny do prowadzenia, ale myślę, że na Country Club... O kurde, to jest Campus Interchange. Wszystko jedno. To są bardzo podobne trasy, tylko biegną w odwrotnym kierunku. Ok, moim przeciwnikiem będzie McLaren F1. Zobaczymy, jak sobie poradzę. No, mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Ja mam tutaj części, jakieś tam nie najlepsze. Jak widzicie, takie miks wyścigowych z ultra. I mam perfect start wydłużony do 5 sekund. Pokażę wam, jak najszybciej przejechać tą trasę. Okej. I przede wszystkim startujemy od tego tunelu. Jeśli ktoś nam blokuje wjazd tutaj, to możemy oczywiście pojechać prawą stroną, nie ma problemu. Dlatego, że są to dość zbliżone drogi, ale jak widzicie, jadąc sobie tym lewym tunelem, właśnie pojechałem szybciej niż McLaren, który wystartował trochę lepiej niż ja. Ups, ale mnie wyprzedził. Widzicie, to jest właśnie przewaga McLarena. Ale nie będziemy się tutaj martwić o naszego przeciwnika, który jest sporo lepszy. Pokażę wam, jak przejechać tą trasę perfekcyjnie. A nie jest to takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Przede wszystkim zawsze musimy robić duże łuki na tych zakrętach. I szczególnie tutaj. Tutaj jest taki zdradliwy wyskok, na którym pewnie nieraz się zabiliście. Robimy w ten sposób. Ciach. Pokonujemy jak najwężej tą eskę, którą przed chwilą minąłem. I tutaj. Puszczamy gaz lekko, trochę skopałem, bo to jest trudne dosyć. Szczególnie w Aventadorze. Lekko puszczamy gaz i w te dwa zakręty wchodzimy jak w masło. Tutaj nie musimy puszczać gazu, przynajmniej w Aventadorze. I zaraz będzie ciekawy zakręt, zaraz za tymi żółtymi beczkami. Tu robimy duży łuk, tak średnio mi wyszedł, ale tutaj jest ciekawa opcja. Puszczamy w ogóle gaz. I wtedy możemy łatwo opanować samochód i wejść elegancko w zakręt. I wcale aż tak dużo prędkości tutaj nie tracimy. W przypadku, gdy tam jeszcze ciśniemy gaz za tymi beczkami żółtymi, to może być już problem. I ciach, elegancko wchodzimy sobie, regulujemy leciutko gaz. Jeśli ktoś gra na klawiaturze, a zapewne większość z was gra na klawiaturze... Tu przesadziłem trochę z prędkością, powinienem wcześniej już hamować. No właśnie, jeśli ktoś z was gra na klawiaturze, to niestety musicie się męczyć w przyciskanie ciągłe klawisza W, tak aby... Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Aby średnia regulacji... Aby średnia kliknięć w klawisz po prostu była na połowie gazu, jeśli coś takiego może. Nie wiem, jak wam to powiedzieć inaczej. Ale ogólnie jak naciskacie gaz na klawiaturze, w sensie W, tak szybko klikacie, to wtedy średnia tych kliknięć powoduje, że macie tak jakby połowę gazu. No, zależy jak szybko klikacie, prawda? Im wolniej klikacie, tym mniej gazu będziecie dawać. No. I tutaj, pach, puszczam trochę gazu. Oj, trochę za... No właśnie, żeby nie wpaść na tą bandę. Używanie nitra tylko i wyłącznie na prostych. Mogę wam jeszcze pokazać, na której prostej jeszcze można użyć nitra. I tutaj znowu puszczam lekko gaz, pyk i ciach, elegancko, lusterko przy murku, tak ma być. Aventador nie jest najlepszy do tej trasy, świetnie tu się spisuje Agera lub Pagani Cinque. Ale ja pojechałem Aventadorem, ponieważ mam taką ochotę. I tutaj nawet nie trzeba puszczać gazu, można wejść, jeśli się zrobi duży łuk. I znowu, tutaj puszczam gaz. Ciach, trochę zarzuciło, ale to nie szkodzi, bo samochód, kiedy nie dodajemy gazu, da się świetnie opanować. I jedziemy dalej. Tu jest bez problemu. Trzeba uważać, żeby tylko nie skosić żadnej lampy, czy jakiegoś... O, właśnie, w ten sposób. Bo to może tego nie widzicie u was na monitorze, ale u innego gracza będziecie strasznie spowalniać. A teraz udało mi się lepiej tutaj wejść. O, w tym miejscu najlepiej jest użyć nitra. Pokażę wam na tym okrążeniu, gdzie używać najlepiej nitra. Tu możemy jeszcze się wspomóc katapultą. Tak. Mój Aventador wyciąga 359 km/h. I tutaj, w tym miejscu, za tym zakrętem, nie polecam używać nitra, dlatego że Aventador, szczególnie w przypadku Aventadora, jest problem z opanowaniem tego samochodu, gdy jedziemy tak szybko, jeszcze używamy nitra. Poza tym nitra nie używa się, gdy jedziemy już prawie z pełną prędkością, 357 km/h, a nie 359. Więc nitra tylko i wyłącznie na rozpędach używamy, szczególnie na autostradach. Za to staramy się uzyskać, znaczy utrzymywać jak najdłużej, jak najwyższą prędkość. Pyk. I tutaj zaraz znowu te zakręty. Lekko puszczam gaz. O, trochę za mocno puściłem. I tu możemy jeszcze nitra użyć. Tak, elegancko. O, prawie bym skosił beczki. I wchodzimy tu ładnie w zakręt na pełnym gazie. Puszczam gaz. I zobaczcie, jak pięknie, bez żadnego problemu. Znaczy, jest trochę z tym problem. Trzeba dojść do wprawy. O, tu mogłem jeszcze użyć nitra, ale to jest kłopotliwe, bo trzeba z kolei w ten zakręt wejść dobrze, zajść. I teraz, wychodząc z tego zakrętu, możemy tu spokojnie wcisnąć nitro. Tylko nie za wcześnie, tak jak teraz ja wcisnąłem, bo może być problem potem z opanowaniem samochodu. Lekko tutaj hamujemy i wchodzimy na metę. Ciach! Moim zdaniem jest to najlepszy sposób na przejechanie tej trasy perfekcyjnie. Jeśli podobał wam się ten filmik, to super. To piszcie w komentarzach, czy mam robić takowych więcej. A tymczasem ja się z wami żegnam. Zapraszam na mój kanał po więcej filmików z Need for Speed World. I nie tylko. Trzymajcie się, na razie. Hej!